Boisz się występów postaci, które są dla Polaków ikonami? Boję się takich występów, ponieważ widziałam takie z poprzednich edycji i niosą ze sobą taki ciężar i oczekiwania wielkie, zarówno po barwie głosu, jak i zachowaniu tej postaci. Ludzie kojarzą i jak zamkną oczy, to mają przed oczami właśnie oryginał, że tak powiem brzydko. Boję się, ale mam nadzieję, że to nie będzie mężczyzna, że przynajmniej to będzie kobieta, bo mężczyzny się boję. Czy to jest też tak, że ten strach zamienia się w twoje jakieś przygotowania, że już ćwiczysz jakieś piosenki? Strach jest raczej mobilizujący w moim wypadku, więc się go nie obawiam. Codziennie muszę powtarzać te teksty, codziennie oglądać jakieś inspiracje, jeśli są takie materiały. Ale jeśli wychodzę na scenę, to ten strach jest bardzo mobilizujący i wyzwala się we mnie adrenalina, endorfiny i na scenie czuję się najlepiej.